pimpuśki kochane, takim zwrotem właśnie pimpuśki zwracam się do dzieci, już przeszło 30 lat, więc niech taki będzie w waszej parafii. Po co są rekolekcje? Bo to przyszliście do kościoła z waszymi nauczycielami, czuwającymi nad waszym bezpieczeństwem. Mogę zapytać za to, drodzy nauczyciele. Przyszły pimpuśki, jak to popularnie mówimy, na rekolekcje. Spróbujmy sobie odpowiedzieć. Pamiętam jeszcze z nauk rekolekcyjnych, które sam słuchałem w swoim rodzinnym kościele, kiedy byłem właśnie w waszym wieku, jak ksiądz nas nauczył, że rekolekcje to są takie lekcje, podczas których uczymy się kochać Boga i bliźniego. Rekolekcje to są takie lekcje, podczas których uczymy się kochać Boga i bliźniego. Tak, tu się nic nie zmieniło. I dzisiaj jest tak samo. Rekolekcje to takie lekcje, podczas których uczymy się kochać Boga i bliźniego. Uczmy się od dzisiaj na naszych kolejnych przecież w życiu rekolekcjach i uczmy się także po ich zakończeniu, przez następne dni, miesiące i lata naszego życia. I to nie tylko przez te najbliższe 2 czy 3, kiedy będziemy w szkole, czy 5, jak niektóre pimpuśki. Uczmy się nieustannie i przypominajmy sobie, jak kochać Pana Boga, jak kochać, szanować bliźniego, a więc rodziców, rodzeństwo, babcię, panią w szkole, panią wychowawczynią, sąsiada i tak dalej, i tak dalej. A nadto, jak być szczęśliwym? Którą w życiu wybrać drogę, aby nie zabłądzić i nie zgubić nieba? Bo do niego przecież wszyscy zdążamy. I na tej drodze powinniśmy sobie pomagać. Zresztą tak jak podczas każdej jednej podróży. A więc pierwsze nasze pytanie. Czy jestem szczęśliwy, czy jestem szczęśliwa? Od czego? A może lepiej zapytać, od kogo zależy moje szczęście? Jak je zdobyć? Czy można go gdzieś kupić? Tak jak chleb czy bułeczki w sklepie? Pomóżmy sobie, szukając odpowiedzi w tym względzie, w pewnym opowiadaniu. Otóż pewien bogaty człowiek miał bardzo chorą córeczkę i jeździł do różnych lekarzy, ale nikt jej nie mógł pomóc. I pewnego dnia jakiś przygodny wędrowiec powiedział mu, że istnieje lekarstwo na chorobę jego córki. A jakie to jest lekarstwo? Zapytał, ożywiając się, bogaty człowiek. Znajdź szczęśliwego człowieka i kup od niego koszulę, a następnie włóż ją na córeczkę, a wyzdrowieje, odpowiedział ów nieznajomy. Uradowany bogacz wyruszył natychmiast w świat.
jeździł do bardzo zamożnych ludzi, szukając szczęśliwego człowieka. Ale niestety nigdzie takiego nie znalazł. Wracał już po długim czasie do domu smutny, rozczarowany, zniechęcony. Ale wtem zobaczył stado pasących się na łące owiec i pasterza radośnie grającego na fujarce. Podszedł do niego i zapytał: człowieku, czy ty jesteś szczęśliwy? Ależ tak, panie, nawet bardzo. Chyba nie ma na całym świecie człowieka szczęśliwszego ode mnie. Odpowiedział szczerze pasterz. Bardzo, ale to bardzo ucieszył się bogacz. Myśli sobie, już niebawem moja córka odzyska zdrowie. Zwrócił się więc z radością ów bogacz do pastuszka i mówi: proszę cię, sprzedaj mi swoją koszulę. Każdą cenę zapłacę, mam dużo pieniędzy. Niestety, panie, odpowiedział pasterz, nie mam koszuli. Zrozumiał wtedy bogacz, że szczęścia za pieniądze nie da się kupić. Nigdzie, na całym świecie, bo przecież prawie cały świat zjeździł. Że o szczęście trzeba samemu się starać. I tylko można nim bezinteresownie obdarzyć innych. Tak bez pieniędzy. Zrozumiał, że jest to jego teraz najważniejsze zadanie życiowe, aby siebie uszczęśliwić i podzielić się tym szczęściem ze swoją córką, aby mogła zdrowie odzyskać. Bo kiedy sam będzie szczęśliwym człowiekiem, to przecież bez problemu za radą nieznajomego mędrca będzie mógł w swoją koszulę ubrać swoją chorą córkę. Nie wiedział na początku, od czego zacząć, co zrobić, jak starać się o swoje szczęście. I kiedy tak się głowił i głowił, może tak jak wy na klasówce czasami, głowicie się i głowicie, nic do szkoły, do głowy nie chce przyjść, prawda? Więc i on tak się głowił i głowił i przez kilka dni nic mu do głowy nie przychodziło i nagle w niewielkiej książeczce przeczytał opowiadanie, które otworzyło mu oczy. Widzisz, Panie Boże, mówił ktoś przed Bożym sądem, zachowywałem wszystkie Twoje przykazania. Nie uczyniłem nigdy nic złego. Nie popełniłem w całym swoim życiu ani jednej większej niesprawiedliwości. Byłem zawsze uczciwy i wypełniałem sumiennie swoje obowiązki. Widzisz, Panie? Spójrz, proszę, moje dłonie są czyste. A Pan Bóg popatrzył i powiedział: ale Twoje dłonie są również puste. I zrozumiał bogacz, kiedy przeczytał te słowa w owej niewielkiej książeczce, takie opowiadanie, kiedy przeczytał, zrozumiał, że aby być szczęśliwym, to nie wystarczy w życiu nie zrobić niczego złego, bo to za mało. Że w życiu trzeba zrobić coś dobrego i starać się spełnić jak najwięcej dobra, dobrych uczynków wykonać i że one ofiarowane Panu Bogu na pewno będą źródłem szczęścia.
Pimpuśki kochane, naśladujmy i my w tym względzie owego bogatego człowieka. I wówczas i my sami będziemy zadowoleni, radośni, a więc szczęśliwi. I Pan Bóg także. Pamiętajcie o tym, pimpuśki drogie. Czyńcie dużo dobra i na co dzień, i od święta, aby samemu być szczęśliwym i innych uszczęśliwiać, aby nie chorować na chorobę smutku, jak ta córeczka bogatego człowieka poprzez postawę swojej bezczynności, bo ona nic nie robiła. I już po dzisiejszej nauce rekolekcyjnej możemy sobie wyznaczyć taki wspólny, rekolekcyjny, dobry uczynek, a mianowicie dobrze się przygotować do spowiedzi świętej. A zatem i dzisiaj, i jutro pomódlcie się w tej intencji. I już dzisiaj przy paciorku wieczorem możecie rozpocząć zrobienie dobrego, dokładnego rachunku sumienia, aby pojutrze odprawić dobrą, szczerą spowiedź wielkanocną i otworzyć sobie drogę w swoim sercu do radości i do szczęścia. Amen.